Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, dziękuję serdecznie za prawdziwie wszystkie pytania, które były pytaniami wyrażającymi troskę. Bo faktycznie kwestia deputatów jest tematem trudnym, złożonym i niezawinionym przez ten rząd. I jeśli ktoś w tej trosce zadawał pytanie, za to bardzo dziękuję. Zanim przejdę do odpowiedzi, jesteśmy wielu z nas z województwa śląskiego. Prawie wszyscy. I będąc w opozycji czy w ławach rządowych, wydaje się, że nieraz żeśmy o tych problemach rozmawiali. I dziwię się wam z Platformy, że tak łatwo mówicie słowa kłamstwo, oszukali, obiecywali. Tak łatwo wam to przychodzi, a na to nie macie dowodu. Jeszcze pani teraz mówi prawda. Jaka prawda? Jaka prawda? Wy zadajecie pytanie o coś, co wasz rząd zaniedbał, zepsuł, nie był w stanie przeprowadzić reformy. I wy o to pytacie, ten rząd, który musi naprawiać po was ten bałagan? To jest wstyd. Kolejne słowa, zamykacie kopalnię. Przecież to wyście przekazali Makoszowi do SRK. I powiem tylko tyle. Powiem tylko tyle. Niestety zaczynam wierzyć, że wy wierzycie w to, co mówicie. Dlaczego? Bo jest tak wielka niewiedza u was. Po prostu trzeba mieć pewną wiedzę, zasób informacji i mieć pokorę do rzeczywistości. Natomiast wy tak łatwo oskarżacie, tak jakbyście byli od wczoraj w Sejmie. I powiem tak, 2 miliardy 350 milionów przedłożone dla ludzi, którzy dzięki waszym decyzjom, waszych prezesów, którzy, panie pośle Pyzik, odpowiem panu, zarabiali zdecydowanie więcej niż dzisiaj prezesi w Polskiej Grupie Górniczej, a wcześniej w Katowickim Węglu Węglowym. Zdecydowanie więcej zarabiali wasi prezesi. Nie powiem o odprawach. Nie powiem o odprawach. Bo były to wstydliwe rzeczy i o tym nie mówmy. Pan Bańkowski apelował, zapowiadał, mówił. No i co z tego? A czegoś pan nie wpłynął na poprzedni rząd, żeby tego nie było? Przecież pan miałeś narzędzia w postaci premiera Tuska, pani premier Kopaczowej. A czegoś pan tego nie sprawił? I chcę powiedzieć tak. Państwo tylko apelujecie, mówicie. I co z tego wynika? I jeszcze abyście się faktów trzymali, to szłoby tego słuchać. Ale niestety się faktów nie trzymacie. I jakbyście państwo patrzyli, ale trzeba znać proces legislacyjny. I na to trzeba też mieć wiedzę, że Ministerstwo Energii przedłożyło ustawę. I to tu mówię i powtórzę. Przygotowaną w zespole Ministerstwa Energii i Polityki Społecznej i ze względu na problemy finansowe budżetu zeszłorocznego nie szło z tego zrealizować. I państwo, nie wiem, czyście o tym nie wiedzieli. Jakżeście nie wiedzieli, no to rozumiem, że możecie nie wiedzieć i brnąć w błędzie, ale żeby drugi rok tego nie zauważyć, no chyba, że celowo chcecie używać słów oszukiwanie, kłamanie, bo niekiedy jest tak, że może wy o tym wiecie, ale chcecie ten język stosować, aby mówić o czymś, co wam jest bliskie. Bo to za waszych rządów wiele mówiono, zapowiadano, a co realizowano? I wy nie możecie uwierzyć, że ktoś może mówić prawdę, bo jak to powiadają na złodzieju Młocka Góry. I każdy sądzi po sobie. Każdy sądzi po sobie. A te krzyki, drogie posłanki, świadczą o państwu, że nie możecie wysłuchać. Ja nie przeszkadzałem. Ja nie przeszkadzałem. I dalej. Droga posłanko Ewo Kołodziej. Likwidacja deputatu. Czemu likwidujemy? Droga posłanko ze Śląska. Przecież byłaś w poprzednim Sejmie. Przecież to twój rząd dopuścił, że twoi prezesi wypowiedzieli umowy w KW, zawiesili w katowickim holdingu węglowym. W Jastrzębskie wasz wielki prezes Zagórowski, który miał problem z policjantami, którzy musieli mu porządku pilnować, wypowiedział te umowy. Czyż wy o tym nie wiecie? I pytanie do mnie, czy my likwidujemy? A co my mamy zlikwidować, jak wyście to już zrobili? Nawet gdybyśmy chcieli zlikwidować. I mówienie o nieprzyzwoitości czyjej? Czyjej? Jak wy pytacie nas o likwidację czegoś, co byście zlikwidowali, to kto tu jest nieprzyzwoity?
Kto jest nieprzyzwoity? Dalej, bezczelność, że my zaproponowaliśmy rozwiązanie, może nie najlepsze, ale jednak znaczące. Znaczące rozwiązanie. I to jest bezczelne dla Ślązaków? Że myśmy zaproponowali 10 tysięcy złotych za to, żeby zrekompensować wasze krzywdy? A wyście nie zaproponowali nic. Dalej. Pani droga posłanko, byłoby miło, gdyby doczytać, że nie chodzi o 4 oświadczenia. Oświadczenie może mieć 4 punkty, 3, 5, ale jest jedno. I pytanie, dlaczego są 4, to znaczy się, że to jest pytanie puste, bo jest jedno oświadczenie. To świadczy o tym, że trzeba doczytać ustawę, żeby następnie postawić właściwe pytanie. I proszę nie inwektywować w stosunku do kogoś, że jest nieprzyzwoity, bo nawet pytanie trzeba postawić przyzwoite. Pani poseł Nykiel pyta o żonglowaniu deputatami. No kto żongluje deputatami? Przecież to za waszych czasów pozbawiono uprawnień ludzi z tej ciężkiej pracy. A wy się w trosce mówicie o tej ciężkiej pracy i my żonglujemy. Przecież to wyście narobili tego bałaganu, że jedni mieli zawieszone, drudzy wypowiedzane, trzeci płacone, czwarty miał ZUS. To wyście ten bałagan narobili. I teraz wy macie odwagę zadawać pytania w ten sposób? To jest i pytanie o żonglowanie i następnie oszukiwanie górników. A czemu nie 30 tysięcy? No to mogliście chociaż wydać 5 tysięcy, a wyście zabierali te pieniądze. Zostawiliście nam 8,5 miliarda zadłużenia i w upadłości spółki. Nie było na wypłaty. Nam Bóg trochę więcej pokory. Lustra przed sobą trzeba postawić i spojrzeć w te lustra. Naprawdę dziękuję posłowi Królowi. Panie pośle, szczerze panu dziękuję za pytanie o terminy. To jest właściwe pytanie. Poseł się przygotował. Dziękuję panie pośle. Naprawdę. I wiem, że pan się spotkał z górnikami, bo pan wiedział, o czym pan mówił. Jeśli chodzi o terminy, będziemy zastanawiać się i rzeczywiście to jest temat, bośmy też rozmawiali w ministerstwie. Terminy, które są podane, zastanawiamy się, żeby je wydłużyć. Słuszne jest pytanie dotyczące o promocję. Faktycznie przygotowujemy dość dużą promocję dotyczącą tego, aby były też i punkty, ale i we wszystkich gazetach można były oświadczenia i wnioski pobrać i następnie móc złożyć. I będą strony internetowe, także ta promocja jest przygotowywana. Ale to jest bardzo trafne i celne pytanie, jeśli chodzi o możliwość zabezpieczenia faktycznie tych, którzy może nie zdążą. Są w szpitalu, bo tu padały takie pytania i to jest trafne spostrzeżenie. Albo ktoś jest w innej części Polski i na przykład do niego informacja nie dojdzie. Cały rok przyszły będziemy rozpatrywać odwołania. Cały rok. Dlaczego takie tempo? Dwa powody. Pierwszy budżetowy, bo faktycznie po analizie, jak państwo wiecie, premier Morawiecki, przeglądając na ile nas stać, ile można wesprzeć po tym, jak lekarze, aktorzy i inne środowiska stwierdził, że stać na 2 miliardy 350, wychodzi okrągło 10 tysięcy, bez opodatkowania, stąd pojawiła się kwota 10 tysięcy. Mówię uczciwie, jak jest. Stąd się pojawiło 10 tysięcy. Nie stać budżetu dzisiaj na więcej. I stąd się wydaje, że jest to logiczna propozycja, bo jest to parę lat do przodu wypłacenie deputatów. I nie likwidacja, jakbyście państwo chcieli, bo ich nie ma. Ci ludzie przecież nie otrzymują od paru lat tego uprawnienia. Pani poseł, na miły Bóg, pani znowu mówi o czymś. Powiedziałem w ZUS-ie. I my ZUS-u nie likwidujemy. Państwo nie umiecie odróżnić faktów od innych zdarzeń. Państwo się po prostu nie znacie na tym. I trzeba trochę doczytać, naprawdę. ZUS wypłaca, i to powiedziałem w moim wystąpieniu, i to pozostawiamy. I pani poseł, to nie ten rząd za tej kadencji dał PKP z budżetu wypłaty deputatów. I proszę nie przenosić pewnych zdarzeń historycznych. Pani poseł, czemu jest pani taka krzykliwa? To nie jest, wie pani, pomieszczenie, gdzie się krzyczy, tylko słucha, jak ktoś mówi. Pan Sitarski, jeśli chodzi o osoby, które te 20 dni, to jest kwestia do komisji. Myślę, że tak jak pan Król zaproponował, będziemy o tym rozmawiać, o tym wydłużeniu, także za te sugestie naprawdę bardzo dziękuję.
9 do 10 tysięcy osób faktycznie. Po tym jak, no powiem pani szczerze, że jeśli mówimy o deputatach, o 10 tysiącach i 2 miliardach 350 milionów, dla pani to jest komedia, rozumiem, to jest przerost wielkości na tym, co pani może odebrać intelektualnie. Ja to rozumiem. Współczuję za brak pojemności intelektualnej, no ale cóż, na to nie mam wpływu. Dlatego rozumiem te pytania, które padają tak niemądre, bo one z tego wynikają. Jeśli idzie o te 90 tysięcy osób, które pozostaną jakby obok tej ustawy. Dlaczego zostaną obok? Zostaną obok ci, którzy mają wypłaty z ZUS-u. Panie pośle Gadowski, ja panu chciałem też na pytanie odpowiedzieć, aby pan został. Będę wdzięczny. Panie pośle, no jak pan... Ale szczególnie do pana mam odpowiedź. Bo chciałbym panu odpowiedzieć, panie pośle. Może pan zaczekać, bo pan pytał. Panie pośle, pana się nie da obrazić. To jest problem. Jeśli idzie o te 90 tysięcy, to jest ta grupa, która nie jest objęta ani ZUS-em i wygasły porozumienia, w których były zawarte do nich uprawnienia. I my nie umiemy dzisiaj powrócić do tego, bo nielegalnie zostały wypowiedziane, obustronnie. I teraz mamy sytuację taką, że żeby uregulować tą kwestię tych 10 tysięcy, właściwie 12 tysięcy, 6 tysięcy Polska Grupa Górnicza, 4 tysiące Jastrzębska, 2 tysiące SRK. Żebyśmy to mogli uregulować, to nie możemy wpisać do tej ustawy, bo byśmy ją tak rozszerzyli, żebyśmy mieli problem roszczeń osób, które otrzymałyby jednorazowe uprawnienia i mogłyby występować dodatkowo o deputat. Stąd ta grupa, możemy ją rozważyć, że Jastrzębska Polska Grupa Górnicza, następnie SRK, ewentualnie w miarę, szczególnie PGG, jak się pojawi sytuacja finansowa, możemy to rozważyć w ramach już spółki. I to jest temat na przyszły rok. Dzisiaj PGG nie jest w stanie finansowo tego udźwignąć i my nie mogliśmy wpisać tej grupy do naszej ustawy, bo pojawiła nam się grupa, która by objęłaby i również te 235 tysięcy osób. Bo prawdą jest, proszę państwa, jeśli ktoś chce nabyć uprawnienie, bo my chcemy jakby zgratyfikować przez te 10 tysięcy osobom, które są grupą schodzącą, to są emeryci, to chcemy również, aby nie było dalej postępowań sądowych, no bo byłby absurd, że z jednej strony obciążamy budżet 2 miliardy 350 milionów i dodatkowo otwieramy możliwości procesowe, no byłoby to nieroztropne i to by było nielogiczne. Stąd też my proponujemy, jeśli ktoś chce dalej iść w postępowania sądowe, ma takie uprawnienia, może się sądzić, bo takie postępowania są, to my dajemy 10 tysięcy po to, żeby zrekompensować, no i zamknąć jakby problem. No bo trudno, żeby go w nieskończoność ciągnąć, pozostawiony nam przez poprzedników. Następnie pan poseł Sowa pytał o tryb odwoławczy. Tak, jest odwoławczy tryb, jak wspomniałem, przez 12 miesięcy. Będziemy rozpatrywali wszystkie wnioski odwoławcze po to, żebyśmy mogli objąć każdego, kto rzeczywiście byłby uprawniony i miałby możliwości otrzymania tej gratyfikacji. Nagły tryb. Pan poseł Kasprzak. Nagły tryb wynika z tego, proszę panie pośle, że po podliczeniu stanu finansowego w budżecie pan premier Morawiecki uznał, że jest w stanie ponieść pewne obciążenia ten budżet w tym roku, wiedząc, że w przyszłości mamy i emerytury, i inne obciążenia, że można to jednorazowo, tak jak żeśmy już w zeszłym roku o tym wspominali, więc państwo pamiętacie. Myśmy o tym też rozmawiali, że może byśmy to jednorazowo przeprowadzili i spróbowali jakby temat rozstrzygnąć, a nie pozostawiając go i te różne grupy, które są poszatkowane w poszczególnych spółkach, żeby to jednak ujednolicać też. Stąd się pojawiła możliwość po wakacjach. I dlaczego dzisiaj ta godzina? Bo wcześniej był budżet. I zaraz zobaczcie, kolejny punkt na tym posiedzeniu. Oczywiście pora jest jaka jest, ale mamy to od razu po budżecie. Po co? Żebyśmy jak najszybciej mogli to uchwalić, by mimo wszystko rzeczywiście to przedsięwzięcie trudne spróbować na święta, na koniec roku zrealizować, by móc również rozliczyć się stosownie budżetowo. Dlatego też ten tryb jest szybki, ale też mówię, dlaczego on jest szybki. Bośmy cały czas się zastanawiali, że może wprowadzimy to rzeczywiście w tym wariancie rocznym, ale w końcu uznaliśmy, że zaczynamy mieć większy problem z określaniem tych grup, stąd 235 tysięcy osób, jest to miażdżąca grupa, jest to zdecydowanie największa grupa w tym środowisku i porządkujemy, w jaki sposób ten temat dla osób, które zauważmy, są już ileś lat na emeryturze.
To są osoby, które oczekują od paru lat na pewne środki. Pan Gadowski wyszedł, mówił przez 21 miesięcy, ja obiecywałem, specustawa, przecież tego już nie ma, 10 tysięcy srebrników, ciężka praca górników, dzielić, manipulować. I proszę Państwa, ludzka twarz. Powiem szczerze, panowie posłowie i pani posłanko, przekażcie panu posłowi Gadowskiemu, ja wiem, czemu on wyszedł, bo ja bym też wyszedł, gdybym takie coś powiedział. Mówić o tym, był tyle lat w parlamencie, kuglował, bo wiemy w kuluarach, co mówił. No pamiętamy, co poseł Gadowski opowiada poprzednie lata o deputacie. Jak biadolił, że nie idzie zrobić ze swoim rządem nic, bo nie idzie nic wymyślić, że może być coś tam. I nagle się pojawia rozwiązanie. I poseł Gadowski mówi o ludzkiej twarzy w stosunku do górnictwa, jeśli chodzi o Platformę. No, proszę Państwa, ja wam powiem jedną rzecz. Można mówić o wielu rzeczach. Ja nie wiem, że za waszych czasów były mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Ja nie wiem, że Lewandowski stał się gwiazdą światową. Ale że wy dajecie ludzką twarz górnictwu, to powiem szczerze, że to nie wytrzymuje żadnej krytyki. To nawet nie da się skomentować. Panie pośle Bańkowski, przecież pan wie, ile pan poseł Gadowski ode mnie otrzymuje korepetycji. Bo co tydzień pisze po 2-3 interpretacje. I żeby jeszcze się nie nauczyć po takim czasie odpowiedzi moich, no powiem szczerze, no mnie to rozwala trochę, no. Bo naprawdę, no, zabiera głos jako ekspert. Mówi o srebrnikach. No, przepraszam bardzo, i on, i poseł Gadowski mówi o ciężkiej pracy górników i mówi o manipulacji, o dzieleniu i on nazywa 10 tysięcy, no ja powiem tak, jeśli dla pana Gadowskiego 10 tysięcy jest mało i nazywa to srebrnikami, no to on wydaje świadectwo sam o sobie. Ja rozumiem, że to nie jest stanowisko Klubu Prawa Platformy Obywatelskiej. Bo jak to jest wasze stanowisko, to tylko wam współczuć. Pani Petraszewska. Pytania o ciężką pracę górników. Kto deputaty do PKP? No i że jedni mają wypłacane deputaty. No mają. No przez ZUS są wypłacane. To są te deputaty, które zostały wyrokiem sądowym przywrócone. I to powiedziałem, że tych nie ruszamy, bo teraz to uprawnienie jest realizowane. No przecież to po co mieliśmy to dokonywać tych zmian, kiedy to jest regulowane? Chcieliśmy tą grupę objąć jak największą, która w jakiś sposób na poprzedni rząd, przez poprzednie decyzje spółek podlegających pod Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Gospodarki, w jakiś sposób nadrobić te wasze decyzje. Stąd żeśmy objęli inną grupę, a nie to, co jest rozwiązane, bo nie jest sztuką psuć coś, tylko rozwiązywać problem. Dlatego pytanie o kwestię ZUS-u i o PKP, no przecież to nie myśmy wprowadzili deputaty z PKP do kolei, z kolei do budżetu państwa. No to mógł poprzedni rząd, jeśli pani poseł Petraszewska podzielała to rozwiązanie, no to czemu tego nie zrobiła pani Kopa, czemu tego nie zrobił pan premier Tusk? 8 lat mieliście państwo na to, a wyście to rozwiązywali w sposób w drugą stronę, zabierając ludziom. I to jest dla mnie niezrozumiałe, proszę państwa. Zamiast wesprzeć i włączyć się w promocję tego, o czym mówił słusznie pan poseł Król, to państwo to krytykujecie. Mówicie, że my dzielimy Polaków. Dając 2 miliardy 350 milionów dla ludzi, którzy czekają od paru lat, wy mówicie, my ich dzielimy? Czym? Pieniędzmi ich dzielimy? Realnie dajmy komuś do ręki pieniądze? No jak można tak mówić, proszę państwa? My możemy się ścierać politycznie, ale na miły Bóg trochę realizmu życiowego. Pani Henczyca. Wręczyć kopalnie, przywileje, oszukiwanie, nierentowne. No i teraz zobaczcie państwo, pani Henczyca jest od was, Platformy. Ona mówi o przywilejach. My wyręczamy kopalnie. No poniekąd tak, ale ona ma o to pretensje. To co to mamy teraz dociążyć jeszcze, no to zdecydujcie się, jaka jest wasza linia Platformy. Bo widać, że wy tylko chcecie przyłożyć. Tu nie ma kierunku, tu nie ma pomysłu na rozwiązania. I teraz jak ja czytam, to co ja mam jej odpowiedzieć? Przywileje, oszukiwanie, branży, nierentowna jest branża, no wszystko w jednym kotle. No przecież na mój Bóg ta branża zaczyna być coraz bardziej rentowna. I teraz pretensje, bo wzrósł węgiel. No jak paliwo rosło na stacjach, to nikomu nie przeszkadzało. I powiem państwu tak, jak górnictwo miało niskie ceny węgla, no to każdemu to odpowiadało, bo nagle się okazywało, że branża może dobować. No ale jak ona ma wyjść do góry, jeśli nie ma korzystać z cen rynkowych?
Przecież ta branża zaczyna wreszcie korzystać z możliwości, że poszły ceny do góry, obniżyła koszta i poprzez to zaczyna wychodzić z dołka. No przecież w sposób naturalny. To jest normalne działanie biznesowe. I nagle jakieś rwetes podnosimy, bo są ceny rynkowe światowe wyższe niż ceny w Polsce. No to my, to co, to górnictwo nie ma z tego skorzystać i nie spłacać zadłużenia, które zostało wpędzone. No przecież to są nielogiczności, to są wypowiedzi, które nie mają logiki w tym wszystkim. No pani Pępek wyszła, no ale też ZUS mają oszukiwać, nie wstyd. Proszę Państwa, przecież każdy mówił o wstydzie, o oszukiwaniu. A co tu jest oszukiwanie? No przecież przedkładamy ustawę, powinniśmy o tym dyskutować, o terminach, o promocji, faktycznie od krótkim czasie, ale jakie to jest oszukiwanie? No kto kogo oszukuje? To, że myśmy wygospodarowali w budżecie, premier Morawiecki ze swoimi służbami wygospodarował ileś tam dziesiątków miliardów i z tego możemy przekazać na naszych rzeczywiście emerytów górniczych, którym się te uprawnienie należało, a zostali tego pozbawieni i my chcemy to w sposób jakiś zrekompensować i wy mówicie, my oszukujemy? No proszę Państwa, no jak tak można? To nawet jest brak szacunku do tych ludzi, którzy mają te 10 tysięcy dostać. To może nie jest wiele, ale ja śmiem twierdzić, dla emeryta to jest dużo. Oczywiście może być zawsze więcej. Znaleźliśmy furtkę. Po co mówiłem o tych kwestiach dotyczących w uzasadnieniu, które mamy, mówiące o tym, że nie są oni mocno uposażeni, po to, żeby mieć uzasadnienie, by od podatku odciążyć. By, proszę Państwa, przecież ta ustawa, każda nasza ustawa jest też patrzona z perspektywy nie tylko Warszawy. I trzeba patrzeć, by nie było to, by to nie była pomoc publiczna. I gdyby te 9-10 tysięcy, które słusznie pyta pan Sitarski, byśmy tu wprowadzili, mielibyśmy problem z uzasadnieniem pomocy publicznej. Może by się dało, może nie. To jest inny aspekt. I Państwo nawet o to nie pytacie. Jakby to zapisaliśmy, żeby umieć wypłacić, a nie mieć problemu z Brukselą. To Państwo nie pytacie, bo się wykazujemy pewną mądrością, umiejętnością wprowadzania trudnych rozwiązań w gospodarce. I trzeba też uszanować, że może ktoś się zna na czymś. Niekoniecznie musi on być od was. Może i w naszej formacji są zdecydowanie osoby przygotowane, co pokazujemy każdego dnia. Pan Kasprzak mówił o wsadzie dotyczącej kwestii, panie pośle, w kwestii roli węgla kamiennego i w cenie energii. Chcę powiedzieć, że 7-8 miliardów, o które też było pytanie, myśmy wydali w minionym roku 1 200 000 000. Te 7-8 miliardów, które żeśmy tu przegłosowali, proszę Państwa, to jest na ten cały okres restrukturyzacji. To jest na okres całych tych x lat. I powiem Państwu, że nie zależy nam na tym, by wydać te 8 miliardów, ale by wydać tyle, ile należy. I w tym roku żeśmy wydali 1 200 000 000 i muszę Państwu powiedzieć, więcej żeśmy zakładali i stąd też mogliśmy do budżetu pewne środki oddać i przeznaczyć z innej kieszeni właśnie na te deputaty. I to też chcę Państwu powiedzieć. Stąd się też po podliczeniu półrocznym pojawiły możliwości finansowe, bośmy zaczęli te pieniądze w jakiś sposób z tych kieszeni zbierać. Dlatego to, że mamy 8 miliardów, to nie znaczy się, że my je wydamy. To jest pewna rezerwa, to jest pewien pułap, który pozwala nam patrzeć w przyszłość. Co do ceny węgla, proszę mi wierzyć, ta cena węgla nie ma wpływu na wyniki finansowe, bo cena węgla, ona ma w całości, natomiast gdyby nie było Polskiej Grupy Górniczej, proszę mi wierzyć, ta cena węgla za granicą jest zdecydowanie wyższa i dzisiaj Polska Grupa Górnicza jest buforem cenowym, jeśli chodzi o surowiec do polskiej energetyki. I nie tylko. I dzisiaj, proszę Państwa, możemy być dumni jako parlamentarzyści wszyscy, któryśmy głosowali za tą ustawą, że dzisiaj jak na razie i w najbliższych perspektywach PGG zaczyna swoją postawą na rynku spłacać to zaangażowanie. I to jest sukces całej Izby, bo wszyscy, z tego co pamiętam, głosowali za tą ustawą. I bądźmy też czegoś dumni jako Izba. Nie musimy szukać na siłę sporu tam, gdzie ich nie powinno być. Pan Gadowski jeszcze pytał o kwestię PRG. Tak, niewypowiedziane umowy, które zostały przyznane drogą sądową, są wypłacane w ZUS-ie, tam gdzie doszło do porozumienia stron, proszę Państwa. No to wyobraźcie, proszę Państwa, jak znaleźć prawne uzasadnienie do uprawnienia, do którego doszło do porozumienia, że ktoś z niego rezygnuje. Bo to jest cały fenomen. Strona społeczna z pracownikami w wielu miejscach doszła do porozumienia dotyczącego układu zbiorowego. I teraz jak
zapisać, by nie mieć pomocy publicznej, by nie spowodować roszczeń, a de facto spróbować to zrekompensować. Tu mamy problem, który nie jest może jakimś wielkim powszechnym, on występuje, ale to nie dotyczy spółek węglowych. On rzeczywiście może występować gdzieś tam w tych spółkach okołogórniczych. Panu Pyzikowi odpowiedziałem, panu posłowi w sprawie wynagrodzenia. Następnie, kto zlikwidował deputat, no to pan, odpowiedź już przekazałem. Ile osób dostanie deputat? 235 tysięcy osób. Pani poseł Kozanecka, uprawnienia deputatu zostały wypowiedziane, tak jak to już żeśmy mówili, w okresie od 2012-2013 do 2015 roku przez Katowicki Holding Węglowy, a szczególnie spółkę węglową, przez kompanię węglową. W tym jeszcze mamy Kazimierz Juliusz, to jest spółka węglowa, która była w Katowickim Holdingu Węglowym. Następnie pan poseł Długi pytał o zakończenie spraw sądowych. Tak, chcemy między innymi przez tą ustawę, dlatego tam jest to oświadczenie, że ktoś rezygnuje z postępowania sądowego, no bo proszę Państwa, jaka była logika, jeśli my wypłacamy, ktoś się sądzi. Teraz mamy sytuację taką, że przegrywane są w sądach procesy, gdzieś tam mamy odpryski, że jest inaczej, czy może być inaczej, ale nam też chodzi o uporządkowanie tego. Zobacz, też szukanie pewnego systemu, może nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale to jest próba, proszę Państwa, dużego problemu społecznego rozwiązania. Im on dłużej by trwał, tym mamy większy problem. I już nie chodzi o to, już nie chce się boksować, kto go rozpoczął, bo trzeba go rozwiązać. I dlatego to rozwiązanie nie jest może najcudowniejsze, ale moim zdaniem ono jest skuteczne. Jeśli my teraz wyjdziemy z tej sali, dziś, jutro, pojutrze i zamiast, proszę Państwa, w naszych biurach wypromować to rozwiązanie, my będziemy wtłaczać górnikom, że ktoś ich dzieli. Proszę Państwa, co my na tym Śląsku osiągniemy? Co my osiągniemy? Czy to jest cel bycia tu w parlamencie, czy moje wiceministra, czy państwa posłów, żebyśmy dzielili Ślązaków, dzielili ludzi mieszkających w Wielce Śląskim, dzielili górników, dzielili Polaków w sposób tylko gry politycznej? Jeśli chodzi o sprawę nierówności, likwidujemy w jakiś sposób kwestię nierówności, wprowadzając to rozwiązanie dla szerokiej rzeszy ludzi, 235 tysięcy. Także to powoduje, że jak pozostaną te grupy, jak wspomniałem, te 9 czy tam 12 tysięcy, to rzeczywiście jest grupa, którą trzeba rozważyć w przyszłości przez spółki już węglowe, ale nie przez budżet. No i to tyle. Dziękuję również, jeśli chodzi o pani... Oni mają deputaty, panie pośle. I... No, bo to jest tak, teraz jest dyskusja w Bogdance, bo jeśli o to panu chodzi, tak, to na dniach rzeczywiście podjął się pan Filip Prezes i pan Szlaga w Bogdance, podjęli sobie dyskusję z tą społeczną, bo tam są zawarte umowy niewypowiedziane, układy zbiorowe. I tam mają deputaty. I teraz jest tak, myśmy ich w tym projekcie uwzględnili, że jeśli dogadają się ze stroną społeczną, że strona społeczna zrezygnuje z uprawnień corocznego wypłacania, to będą tym objęci. Jeśli nie, no to albo zostanę w swoim systemie, albo zrodził się pomysł, z tego co wiem, w Tauronie i też jest rozmawiany w Bogdance, aby to spółki wzięły na siebie w takim okresie 4-5-letnim, ale nie chcę tu rozstrzygać, bo tu mają pewną autonomię prezesi, jeden i drugi, bo oni są w grupach energetycznych, także tu nie chciałbym aż tak dużej ingerencji. To znaczy powiem tak, MEME ma pewien problem, jeśli chodzi o partnera społecznego. Dlaczego? Dlatego, zauważcie Państwo, że myśmy rozmawiali z przedstawicielami obywatelskiego projektu i myśmy im przedstawili, dziękując za cierpliwość, i to też tu dzisiaj powiem. Jestem bardzo wdzięczny osobom, które przedłożyły projekt obywatelski i ze zrozumieniem przyjęły ten czas naprawdę spotykania się co jakiś czas, rozmawiania i patrzenia na realność budżetu. I myśmy w zeszłym roku prowadzili taką rozmowę, ale mówiliśmy o 9-10, tam było też 8-9 tysięcy. Dzisiajśmy to dołożyli do 10, bo rzeczywiście cena węgla nam wzrosła do góry. I powiem tak, na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy w Katowicach, myśmy to zaprezentowali, były pytania, tylko zauważcie, że jeśli chodzi o emerytów, rencistów, no nie ma central związkowych tak wprost, tak to mamy, jeśli chodzi o dyskusję w poszczególnych spółkach, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa. Także jest problem, kogo usankcjonować jako reprezentanta tego środowiska. Stąd myśmy... Proszę?
To znaczy my doprosiliśmy ich do wzięcia udziału w tym projekcie, zapraszając do tego, żeby promowano również to rozwiązanie. I jedno, co nawet dzisiaj żeśmy rozmawiali, to była sugestia, aby się zastanowić nad tym, co mówi pan Sitarski, nad tymi 10 tysiącami osób i 2 tysiącami w SRK, czy uda się ich jeszcze jakoś objąć tym rozwiązaniem. Natomiast myśmy to przedstawili z ministrem Tchórzewskim, to było kolejne spotkanie. Tym razem było dość duże spotkanie na Śląsku w minionym tygodniu, przed rozpoczęciem tego procedowania. No i też żeśmy chcieli powiedzieć, na czym to rozwiązanie polega. No i na dzisiaj nie mamy jakby stanowisk takich, że ktoś nie przyjmuje tego rozwiązania, ale też rozumiemy, że ciężko oczekiwać formalnego przyjęcia, no bo zauważcie państwo, że tu mamy emerytów i rencistów. Oni są jakby poza czynnym bycia pracownikiem, ale niniejszym żeśmy tą sprawę też konsultowali w minionym tygodniu, dokładnie w piątek na spotkaniu, gdzie były pytania, to nie mówię, że ich nie było. Często też się zastanawiano, czy rzeczywiście ten wysiłek jest należyty, czy nie można by jeszcze było zwiększyć. Ale myślę, że przy przebiegu dyskusji żywiołowej no, zgodziliśmy się, że może to być rozwiązanie, które wreszcie może w części zrekompensuje i rozwiąże ten problem. Ja państwu dziękując naprawdę tym, którzy rzeczywiście pytali w trosce, natomiast zauważcie państwo, że niektóry temperament i niektórzy się obrażają, kiedy druga strona, tak jak ja, próbuje mocno akcentować. Ale jeśli osoby, które wyszły to robią, uważają, że tak mogą. A dlaczego ktoś ma tytuł do tego, że może takie rzeczy mówić, niesprawdzone, a inni nie mogą? Jaki państwo macie tytuł do tego, żeby nas cały czas nazywać kłamcami, że oszukujemy? Kto wam dał takie uprawnienia? Szanujmy się. Ja bym chciał z wami merytorycznie rozmawiać. Chciałbym, żeby, bo państwo macie też kontakty z wyborcami i myślę, że od nas w tej Izbie oczekuje się sporu, ale logicznej temperatury rozmów. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zawarty w druku nr 1881 do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 10 października bieżącego roku. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. I bardzo proszę, jako pierwsze oświadczenie wygłosi pan poseł Szymon Giżyński. Panie i panów posłów podekscytowanych jeszcze tematami śląskimi, usilnie namawiam do wysłuchania oświadczenia pana posła Szymona Giżyńskiego. Bardzo proszę, panie pośle. Nie posłuchamy jeszcze. Panie posłanki, również usilnie namawiam do wysłuchania oświadczenia pana posła Szymona Giżyńskiego. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Dalsza część rozmowy Ryszarda z Grzegorzem, tym razem poprowadzona dzięki pomocy Adama Mickiewicza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ryszard dziękuje, Grzegorz odpowie. Nie dziękuj, bo w braku laku pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdybyś miał głowę kociaku. A mówiłem, że warto. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurzępa. Jak nie mam, również będzie równie atrakcyjne.